kde dávajú počuť zdravozený výmio, ime moje tam jest pośród nich, to jest podkreślenie wartości modlitwy wspólnotowej. Dlatego też ta modlitwa wypominkowa jest bardzo ważna. Modlimy się za zmarłych w ciągu całego roku. Możemy uzyskiwać w ich intencji odpust cząstkowy. Kościół daje nam tą możliwość od 1 do 8 pod zwykłymi warunkami. Możemy uzyskać odpust zupełny dla zmarłych. W tym roku papież Franciszek rozciągnął to na cały listopad, że przez cały listopad możemy uzyskać odpusty zupełne dla naszych bliskich zmarłych. Modlimy się więc indywidualnie, ale siła modlitwy jest we wspólnocie. Dlatego też przynosimy te wypominki z wypisanymi imionami i cały Kościół, cała wspólnota wspiera nas w omadlaniu naszych bliskich zmarłych, w omadlaniu tych, którzy odeszli przed nami i oczekują w czyśćcu na zbawienie. I chcemy poprzez tą modlitwę skracać im te czyśćcowe męki, chcemy skracać im to oczekiwanie na niebo. Mamy też świadomość, że zmarli, których omadlamy, odwdzięczają się modlitwą. Święty ojciec Pio, który obok wielu darów miał również dar rozmawiania z duszami czyśćcowymi, bardzo często podkreślał to, że dusza czyśćcowa wie, kto za nią się modli i tą modlitwę odwzajemnia. My modlimy się za nich, aby oni doszli do nieba. Oni modlą się za nas, abyśmy na drogach życia doczesnego nie pobłądzili zbytnio. I Kościół tą tajemnicę, tą wymianę darów nazywa świętych obcowaniem. A więc modlitwa jest istotna, jest ważna, a ta modlitwa wypominkowa tym bardziej jest ważna i tym bardziej jest potrzebna, bo jednoczy nas we wspólnocie, prawda? Słowo Watykańskie II podkreśla bardzo często, że spodobało się Bogu zbawić nas we wspólnocie, więc wspólnota Kościoła jest najlepszym miejscem do tego, aby się modlić w różnych intencjach, za zmarłych również.